Szukaj Cieśla rozpoczęli z wysokiego C, zwyciężając na Łesie 11. Potem nadal znakomicie się spisywali. 3-2 rezultaty i pech Kuzaja sprawiły, że duet Seata objął prowadzenie w rajdzie po 14 odcinkach specjalnych. Kulik i Baran ruszyli od początku do szturmu, jednak najpierw odwołany OS, a potem Sztuka utrudniali znacznie zadanie. Zwycięskie OS-y 13 i 14, a także wspomniany już kapieć Kuzjego, pozwoliły obrońcom tytułu awansować na drugie miejsce po 14 OS-ach. Do lidera tracili 10 sekund i 7 dziesiątych. Elektryk i Kurzeja próbowali na mokrym odrobić choć część strat, ale szybko okazało się, że jest to po prostu ponad ich siły. Po 14 próbach wciąż plasowali się na czwartej pozycji. Frycz i Wodniak drugi dzień zaczęli bardzo ostro. Chcieli już na pierwszych próbach odskoczyć rywalom i to się udało, w czym bardzo pomogli konkurenci. Liderom bardzo ułatwili zadanie Turski i Burkat, którzy już na 11 odcinku specjalnym popełnili błąd, urwali koło i musieli wycofać się z rywalizacji. Bytkowie także próbowali walczyć z Fryczem, ale ten na własnych śmieciach był po prostu nie do doścignięcia. Gabryś i Hundla zaciekle rywalizowali z bębenkami. Po 14 OS-ach tracili do najgroźniejszych konkurentów 10 sekund. Bębenkowie dzięki błędom rywali wskoczyli na trzecie miejsce w rankingu grupy N, którego musieli jednak bronić przed atakami Gabrysia. Paniowski i Wieczorek oczywiście także przesunęli się w górę tabeli wyników, zajmowali piąte miejsce w NC. Ujarczyk i Tomasiak jechali bardzo szybko, próbując odrobić spore straty z pierwszego dnia. Cóż z tego, kiedy zdarzały im się błędy i trwonili to, co udało im się nadrobić. Nadszedł 15 odcinek specjalny, o którym wiele mówiło się po rajdzie. Kuzaj i Górski rozpoczęli go jako pierwsi i jak się później okazało jedyni. Od początku mieli kłopoty z hamulcami i niestety nie skończyło się to dobrze. Tu nie udało im się dohamować auta i uderzyli w drzewo, a także niestety w trójkę stojących w niedozwolonym miejscu kibiców. Na szczęście nikt nie zginął. Szybko zawiadomione przez zawodnika jednostki ratownicze zjawiły się natychmiast i zabrały poszkodowanych do szpitala. Odcinek zaś odwołano. Kuzaj i Górski jechali dalej, ale już na 16 OS-ie złapali gumę i wiadomo było, że rajdu nie wygrają. Jednak kłopoty konkurentów spowodowały, że ostatecznie mocna załoga zajęła w tych dramatycznych okolicznościach drugie miejsce. Chyba najcięższy rajd w moim życiu. Miałem już wiele różnych przygód, ale w takich jeszcze nigdy, aby odpukać nigdy więcej. Dwa dla mnie ostatnie odcinki specjalne kosztowały mnie naprawdę bardzo wiele, żeby się utrzymać na drodze i dowieść nas do mety. Największą odpornością psychiczną wykazali się Kulik i Baran. Wygrali OS-y 16 i 17. Ostatni trochę odpuścili, by na mecie móc świętować zwycięstwo. Kuzaja pokonali o 42,5 sekundy. No
bardzo się cieszę, te punkty były nam bardzo potrzebne. W tej chwili przesunęliśmy się w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Mamy 9 punktów straty do Leszka Kuzera. Myślę, że przede wszystkim nastroje nasze zdecydowanie w całym zespole się poprawiły i jest ta chęć walki. Myślę, że ta szansa walki o tytuł mistrza Polski jeszcze jest. Sztuka i Cieślar na 16 mecie stracili prowadzenie w rajdzie po tym, jak złapali gumę. Na kolejnym chwila nieuwagi kosztowała ich wszystko, co zdołali do tej pory wywalczyć. Seat Cordoba uderzył w drzewo i załoga musiała się wycofać. Hołowczyc i Kurzeja także nie skończyli rajdu. Na 16 OS-ie, na tym samym cięciu, gdzie Kuza i Sztuka złapali kapcia, oni przycięli jeszcze mocniej i urwali drążek kierownicy na wystającym pręcie. Niedługo potem zdefektowanym autem zaparkowali na płocie i zakończyli udział w rajdzie. Ryczy Wodniak w obliczu pomoru konkurencji jechali sobie coraz spokojniej i bardzo widowiskowo, dając powody do radości swoim kibicom. Załoga Autobiznesu zwyciężyła w grupie M i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zadanie ułatwili im Dytkowie, którzy na 14 odcinku specjalnym dachowali i zakończyli rajd. Nie jechaliśmy za szybko. Podobna była prędkość jak na pierwszym przejeździe. No, ale było bardzo, bardzo dużo błota. Zwolniliśmy, jak widać, że miałem na tyle. Przesunęło nas o metr chyba. Wypaliśmy trawę. Wciągnęło nas w rów. Uderzyliśmy prawą stroną drzewa. Odbiło nas. Przedachowaliśmy. I na dachu skończyliśmy to wszystko. Szkoda, bo było ostatnie drugie miejsce. Praktycznie nie ścigaliśmy. Wiemy, to zadanie było chyba niechowym. Zastanawialiśmy też dość dużo tego. Zwykły projekt, bo naprawdę nie chcieliśmy też wyobrażać jakieś straty. Uzyskało zwykły tempo. Gabryś i Hundla jeszcze przed ostatnim OS-em tracili do bębenków niespełna 3 sekundy. Niestety problemy ze skrzynią biegów wykluczyły wyrównaną walkę i ambitna załoga musiała zadowolić się i tak dobrym trzecim miejscem w Ence. Bębenkowie bronili drugiej pozycji w grupie N bardzo mocno. Mimo przygód takich jak ta, udało im się dojechać na drugim miejscu, co przy nie do końca przygotowanym samochodzie było ogromnym sukcesem. Baniowski i Wieczorek, mimo kłopotów na 16 i 17 odcinku specjalnym, dotarli do mety i to na dobrym czwartym miejscu w grupie N. Magdy zajęły piąte miejsce w grupie N i siódme w klasyfikacji generalnej. Uliarczyk i Tomasiak zajęli siódme miejsce w grupie N. Baran, zwycięzcy... A tak cieszyli się Janusz Kulik i Jarosław Baran.